Dziękuję za zaproszenie. To skoro powiedziałeś grupa z Bielska, no to zacznę od tego, że podczas obiadu byłem świadkiem takiej rozmowy, jak pastor Tomczyński mówił o swoich duchowych dzieciach. I muszę wam powiedzieć, że zaraz mi się przypomniało, bo przecież ja 27 lat temu tutaj się nawróciłem i to świadczył mi właśnie pastor Tomczyński. Tak, i właśnie to przemówiło do mojego serca, bo on powiedział bardzo ważną rzecz, że Jezus Chrystus może zmienić swoje życie. Tak powiedział. Wyobraźcie sobie, że minęło tyle lat, a ja cały czas to pamiętam w sercu. To może ja troszkę o sobie powiem, żeby tak jakby zachęcić. Więc ja wywodzę się z rozbitego domu. Moi rodzice się rozwiedli, kiedy miałem 10 lat, rozwiedli się, mieszkaliśmy wtedy w Szczecinie. Tam stanowiliśmy rodzinę i kiedy moi rodzice się rozwiedli, ja ze swoim ojcem przyjechałem tutaj na Śląsk, do swojej babci, czyli do jego mamy. No i wtedy, wiecie, byłem wtedy dzieckiem. Mój ojciec dość szybko zginął w wypadku i właściwie rolę wychowawczyni przejęła moja babcia, ale ja dość wcześnie zauważyłem, że ona już była coraz starsza, więc miałem dużą przewagę nad nią. Ona nie umiała mnie wychowywać. No i tak się zaczęło, kiedy już tak troszkę dorosłem, no to, a to jeden wujek mnie wychowywał w Koźlu, tam mieszkałem rok, później drugi wujek, później gdzieś tam. I powiem wam, że już wtedy to był taki czas, że już byłem taki troszkę dorastający nastoletni chłopiec, ale zawsze miałem takie poczucie, że nie mam swojego miejsca. Ja zawsze zazdrościłem moim kolegom, którzy zapraszali swoich kolegów do swoich pokoi gdzieś tam. Ja nigdy takiego pokoju nie miałem. Ja nigdy nie miałem kluczy od własnego domu. I powiem wam, że w sercu gdzieś tutaj czułem takie odrzucenie. No i to też spowodowało, że dość szybko związałem się z ulicą, z kolegami takimi. Był taki moment, że jakby ci koledzy, oni mieli większą wartość w moim sercu niż moja własna rodzina. Oni mieli więcej do powiedzenia, oni mieli większy autorytet w moich oczach. No tak było. I dość szybko po prostu zacząłem próbować najpierw z alkoholem, później troszkę zacząłem próbować z narkotykami. I pamiętam, że kiedy zacząłem próbować z tymi narkotykami, to moi koledzy, którzy już byli doświadczeni w branży, mówili: słuchaj, uważaj, bo ty się uzależnić. I pamiętam, że wtedy miałem taki szczególny argument. Dam radę, jestem silny, mam silną wolę, nigdy mnie to nie będzie dotyczyło, że się uzależni. Ja tylko popróbuję, ja tylko zobaczę, jak jest i na tym poprzestanę. I wyobraźcie sobie, że to było kłamstwo. Uzależniłem się i później to moje uzależnienie już leciałem z takiej równi pochyłem. Już było coraz większe, coraz większe. Na początku było tak, że ja kupowałem narkotyki, kupowałem, ale później doszliśmy z moim kolegą do genialnego wniosku, że przecież po co mamy kupować, jak przecież sami możemy produkować. Wiecie, w tamtych czasach na polach rosło dużo maku. Myśmy z tego maku robili heroinę, oczywiście później było tak, że jeszcze weszłem w tak zwaną dealerkę, czyli zacząłem handlować tym i wtedy już moje uzależnienie bardzo tak leciało. Ale pamiętam, że jeszcze wtedy moja mama, ona mieszkała w Szczecinie, ale ona jeszcze miała na mnie duży wpływ. Czasami było tak, że przyjeżdżałem do niej, ona mi tam załatwiała różne detoksy, jeździłem na różne odtrucia. I pamiętam, że zawsze po takim odtruciu, kiedy przyjeżdżałem na odtrucie i kiedy ci lekarze już tam coś fizycznie mnie jakoś tam doprowadzili do jakiegoś tam skutku, to zawsze sobie mówiłem, teraz jak stąd wyjdę, to zacznę nowe życie, wszystko od początku zacznę, będzie dobrze. Ja mam silną wolę, ja chcę. I powiem wam, że dokładnie czułem jeszcze większe rozczarowanie, ponieważ wracałem z powrotem na ulicę, i znowu robiłem to samo i właściwie nic się w moim życiu nie zmieniało. Szedłem do ośrodka jednego, drugiego i tak samo sobie mówiłem. Mam silną wolę przecież, dam radę. Nic nie. Później chodziłem na różne grupy wsparcia. Wiecie, wszyscy siedzą tutaj dookoła. Grupa wsparcia, ludzie mówią o swoim życiu. I tak samo normalnie myślałem, że dam radę, że zmienię swoje życie. Bo później to już było tak, że kiedy już byłem uzależniony od heroiny 10 lat, to już były, te koszty były straszne, wiecie. Ja już wtedy wylądowałem na ulicy i było tak, że moim domem
to były różnego rodzaju strychy, tam gdzie było ciepło, różnego rodzaju piwnice, klatki schodowe, to była moja codzienność, to był mój dom, a jeszcze przy tym byłem uzależniony, no. Więc powiem wam, że naprawdę bywały takie momenty, że kiedy mieszkałem w piwnicy, bo pamiętam w Sosnowcu mój kolega udostępnił mi piwnicę, tam była taka skrzynia na kartofle, ja tam miałem swoje śpiwory, dookoła były różnego rodzaju puszki, takie pędzle powkładane do środka, jak to piwnica, nie? Świeczka. I tam miałem dużo czasu i ja dużo myślałem o tym, czy w ogóle moje życie kiedy, czy ja zmienię swoje życie. I to już weszłem na taki etap, bo te koszty już były, mojego postępowania były już tak silne, że zmiana życia to nie było, że ja chciałem, to już się stało pragnieniem. Pragnienie, wiecie. Nie to, że ja chciałem zmienić, tylko ja pragnąłem zmienić swoje życie. I kiedy szedłem do następnego ośrodka i kiedy nie dawałem, wychodziłem, to moje rozczarowanie było zupełnie totalnie. A jeszcze w tamtych czasach była taka teoria między lekarzami, gdzieś tak funkcjonowało to, że narkomani i alkoholizmu, że narkoman i alkoholik zostaje do końca życia, że tej choroby nie da się uleczyć. I powiem wam, że nawet mi to było łatwiej, bo ja sobie mówiłem, to po co ja mam iść do ośrodka, jak przecież i tak nie da się tego uleczyć, nie da się po prostu, tak lekarze mówią. Nawet mi to pomagało w tym sensie, że nie musiałem walczyć o siebie. Nie chciałem walczyć, poddałem się. Przyszedł taki moment, że sobie powiedziałem sam w tej piwnicy, czy będę żył 5 dni, czy będę żył miesiąc. Dobra, wszystko jedno. Ale później, tak jak mówię, sprzedawałem, handlowałem. Przyszedł taki moment, że policja mnie ścigała. Miałem mnóstwo długów, długi, ludzie mnie ścigali. I że tak powiem, takim rzutem na taśmę poszedłem do Czechowic, do takiego ośrodka, gdzie typowo leczą narkomanów. Powiem, że ci naprawdę mam pełen szacunek do tych terapeutów, do kierownictwa tego ośrodka, ponieważ naprawdę oni chcieli mi pomóc. I oni dużo robili, żeby mi pomóc. Oni mi mówili, dasz radę zmienić siebie, tylko uwierz w siebie. Oczywiście to był świecki ośrodek, więc co oni mogli mówić? Oni tak mówili, ja wierzyłem w siebie, że ja jestem w stanie pokonać narkotyki. Wyobraźcie sobie, że przyszedłem tam, ta terapia trwała 2 lata, żeby wyleczyć takiego narkomana, żeby zmienić jego osobowość, jego charakter, jego postępowanie, nauczyć go pracować, uczciwie żyć, mówić prawdę, a nie kłamstwo. To naprawdę trzeba dużo czasu. I ja taki czas przeszedłem, 2 lata on trwał. I kiedy wychodziłem na zewnątrz tego ośrodka, po 2 latach, to miałem dużo zapału takiego powera. Mówię, dobra, teraz zacznę wszystko od nowa, zacznę swoje życie. Pokonałem 15-letni nałóg, mam to poza sobą. Już miałem bardzo dobre stosunki z mamą, ponieważ wcześniej moja matka nigdy mi nie wierzyła. No miała powody, bo bywało tak, że kiedy jechałem do niej, to nigdy mnie nie zostawiała samego. Ponieważ między pokojem a kuchnią zawsze mi się coś przykleiło do, a to zegarek, a to coś tam. Po prostu, żeby mieć pieniądze na narkotyki. No miała rodzina, moja mama miała powody. Natomiast później już wtedy zawiązaliśmy fajne relacje takie, typu matka, syn. No i tak jak mówię, kiedy wychodziłem, miałem silne przekonanie, że teraz zacznę wszystko od nowa. I wyobraźcie sobie, jakoś nie zwróciłem uwagi, nie zapaliła mi się ta czerwona lampka, która powinna, że kiedy wyszedłem, sięgnąłem po alkohol, wina, piwa, gdzieś tam wódeczka, tu 100 gram, gdzieś tam. Nawet nie uważałem tego za coś szkodliwego, ponieważ będąc narkomanem, to ja zawsze normalnie alkoholikami gardziłem, bo ja widziałem, alkohol to nie dla mnie, ja nigdy nie będę alkoholikiem, ja tu przeżywam jakieś wyższe, wzniosłe cele, a alkoholik, no to jest wulgarny, to on jest agresywny, wulgarny. Nie, ten nauk nigdy mnie nie będzie dotyczył. Ja tak sobie myślałem. I kiedy sięgnąłem po alkohol, zacząłem wciągać się w ten alkohol. I dopiero po jakimś roku zobaczyłem, że właściwie to jest to samo. Ja zmieniłem nauk. Wyszedłem z heroiny, wyszedłem z narkotyków, a teraz znowu siedzę w alkoholu.
Kiedyś w ręku moim była szczykawka, a teraz jest kieliszek. I właściwie moje życie znowu jest takie same. I znowu te relacje, które już tam się zaczęły, takie fajne, znowu wszystko legło w górę, w gruzach. I powiem wam, a zawsze chciałem żyć, zawsze. Gdzieś tam to pragnienie było takie, bo ja już miałem dość tego, wiecie, 15 lat heroiny i takiego życia na ulicy i takiego tu złodziejstwo, tam kogoś okraść, tu pieniądze winny, tam cię ścigają, tu cię policja ściga, tu cię chcą do więzienia. No ileż można? Zawsze gdzieś tam myślałem, czy będzie jakieś inne życie dla mnie. I wiecie, kiedy zacząłem chodzić na kursy AA i tam tak samo było. Uwierz w siebie, musisz uwierzyć w siebie, dasz radę. I na tych kursach po prostu też jakoś tak mówiłem, dam radę, no przecież. Ale moje uzależnienie tym razem alkoholowe się pogłębiało, pogłębiało. Znowu równia pochyła, znowu jakieś grupy wsparcia. To nic to nie pomagało, nic to. Ja tak jak mówię, mam szacunek do ludzi, bo oni naprawdę chcieli mi pomóc. Ale jakoś sam sobie nie byłem w stanie pomóc. Później przyszedł taki czas, że ja się czułem tak jakby w takim narożniku i miałem przekonanie i wiedziałem, że drugi człowiek nie jest mi w stanie pomóc, ponieważ już było tych ośrodków pełno, już było tych grup wsparcia pełno, różnych tych odwykówek było pełno, tych detoksów było pełno, po prostu nic nie działało. I kiedy już znowu spowodowałem wypadek po pijanemu, bo siadałem za kółko po pijanemu, znowu po raz kolejny groziło mi więzienie. I tak z tym alkoholem walczyłem 5 lat, no to mamy prosty rachunek, 15 lat strzykawki, 5 lat, no to jest 20 lat. I to już było, to już mi się to wylewało tutaj uszami wszędzie. I wtedy poszedłem w Bielsku Białej na Mostową, tak jak mówię, bo się bałem konsekwencji, że znowu mnie zamkną, pójdę na leczenie. Poszedłem wtedy do Bulowic, taki ośrodek. Wyobraźcie sobie, że tam mnie zostawili na 10 dni, bo było tak, że na razie to 10 dni nie brałem udziału w żadnych meetingach ani nic, w żadnych spotkaniach, ponieważ jakby to był taki czas, żeby ten alkohol z mojej głowy wywietrzał i żebym zaczął normalnie myśleć. I powiem, że to był też taki dobry czas dla mnie, bo miałem okazję zastanowić się nad sobą samym. Nikt mi nie przeszkadzał, byłem sam z sobą. Dokąd prowadzi moje życie i czy kiedyś ono się zmieni? Miałem taki czas dla siebie i później, kiedy zacząłem brać udział w meetingach, tam przyjeżdżała taka misja Nowa Nadzieja z Bielska Białej. I wyobraźcie sobie, wyszedł człowiek i mówił, Jezus Chrystus może zmienić twoje życie. I ja tak zacząłem myśleć, jak to tak? To tak można? Tak łatwo, tak można, że Jezus Chrystus może zmienić moje życie? Przecież ja będąc sam w tej piwnicy, to ja zawsze myślałem, że ja muszę coś szczególnego zrobić, że ja jestem tak ubrudzony, że po prostu nie, Bóg, absolutnie Bóg nie jest w stanie mnie przyjąć takiego, nie? Ale wtedy ja jeszcze byłem pacjentem, zaproponowano mi dni skupienia tutaj. Dla mnie to był jakaś abstrakcja, dni skupienia, no dobra, niech będzie. Ja będąc pacjentem w tych Bulowicach, dobra, okej, przyjedziemy. Przyjechaliśmy tutaj grupą 10 osób, tutaj siedzieliśmy w tym rzędzie, w tym pierwszym. I wyobraźcie sobie, właśnie ten pastor Tomczyński wychodzi i mówi, Jezus Chrystus może zmienić twoje życie. I powiem, że dla mnie to było takie światełko w tunelu. Jakiś taki, że ja czułem tutaj wewnętrznie, że idzie dla mnie jakiś ratunek, że to jest jakieś wyjście, że to jest jakieś rozwiązanie, że drugi człowiek nie jest mi w stanie pomóc, ale może Bóg mi pomoże. I kiedy jeszcze słyszałem świadectwa ludzi, którzy mówili dla mnie naprawdę takim językiem abstrakcyjnym, bo oni mówili uwolniony, być uwolniony. Dla mnie to... Ja nie wiedziałem nawet, jak podejść do tego. Co znaczyło dla mnie wtedy być uwolniony? Ja nie wiedziałem, co to oni takim językiem operowali. Ale kiedyś słyszałem tutaj ze środka świadectwa tych alkoholików, którzy mówili, Bóg mnie uwolnił, Jezus Chrystus mnie uwolnił. To ja zacząłem wtedy myśleć, jeśli to jest prawda, co oni mówią, to ja też tak chcę, to ja pragnę.
I przyszedł ten wieczór 27 lat temu, tutaj właśnie na środku, kiedy było wezwanie. Wyszedłem na środek i mówię, Boże, jeśli to jest prawda, co ci ludzie tutaj mówią, to ja chcę, to zmień moje życie. Ja ci oddaję te narkotyki, ja ci oddaję alkohol, ja ci oddaję te wszystkie długi, które miałem, rozbitą rodzinę, to wszystkie te wszystkie rzeczy, które robiłem. Mówię, jeśli to prawda jest, to drogi Jezu, przyjmij moje życie, to ja chcę. Zmień moje życie, jeśli potrafisz, jeśli możesz, zmień moje życie. No tak jak mówię, 27 lat temu ta modlitwa była i było tak, że nie za pierwszym razem, nie od razu tak. Już czułem tutaj wewnątrz, że coś się ze mną dzieje, że to już jest inaczej, moje myślenie się zmieniło. Już zacząłem postrzegać świat według grzechu. Przedtem nigdy w życiu moim czegoś takiego nie było. Mimo, że ja kradłem, ale zawsze se tłumaczyłem tak, że ja muszę to robić, ponieważ jestem narkomanem i ja muszę zaspokoić swój głód. Natomiast już jako taki człowiek na nowo narodzony, też oni zaczęli operować tym terminem, zacząłem postrzegać, że jest coś, co się Bogu podoba i jest coś złego i coś dobrego. Już moje życie zaczęło postrzegane być po prostu zgodnie z grzechem. Coś jest, co się Bogu nie podoba. I pierwszy taki symptom to było, kiedy zobaczyłem, że ja nie przeklinam, bo wiecie, będąc narkomanem, mój język był strasznie wulgarny taki. No tak jest, ludzie z takiej patologii, po prostu wulgarnym językiem, ja operowałem strasznie wulgarnym językiem. I jak nagle zobaczyłem, że ja tego nie używam, ja języka, nie używam tego brudnego języka. I to też nie było tak, że ja sobie powiedziałem, od dzisiaj nie będę tego, tylko to wychodziło tutaj z mojej naturalnej, nowej natury. Wychodziło to. I wiecie, moje życie już zaczęło normalnie iść do przodu. Przyszedłem do zboru, do Filadelfii. Nie miałem pracy, nie miałem nic. Mój dobytek się mieścił w jednej reklamówce, ale ja słuchałem ludzi, bo wiem i jestem tego świadkiem i zaświadczam wam, że Bóg działa przez ludzi. Ja nie miałem nic, nie miałem się gdzie zahaczyć ani czego. I przychodzi człowiek i mówi, wiesz co? Ja słyszałem, że tam jest praca. Idź tam, może złapiesz pracę. Poszedłem. Się okazało, że tak. Drugi człowiek przychodzi i mówi, wiesz, a ja słyszałem, że tam jest taki hotel robotniczy i że tam będzie okazja się zaczepić. Słyszałem, idź tam. No to poszedłem i pani mi mówi, no proszę napisać podanie. Napisałem podanie, no proszę bardzo, pokój ma pan 15 metrów. W zupełności. I tak było po prostu. Już Bóg zaczął kierować moje życie, ja po prostu dużo słuchałem, ja się dużo uczyłem. I zacząłem też powoli czytać Biblię, czytać Pismo, bo też nie od samego początku miałem to we krwi, czy taki nawyk. Ale kiedy przeczytałem, któregoś dnia pamiętam, otworzyłem tak na chybił, trafił. Pierwsze, na co mój wzrok napotkał, to jeśli was Chrystus oswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I powiem, że wtedy ja poczułem, że to o mnie pisze, o mnie. Bo zawsze mi się wydawało, że Biblia, że Pismo Święte to jest o jakichś świętych ludziach, o jakichś takich z innej planety. A kiedy zacząłem czytać tak, no to jakby zobaczyłem, doświadczyłem tego, że właściwie tam jest napisane o takich prostych ludziach jak my, grzesznikach, ludzie, którzy zawalali swoje życie gdzieś tam, ale zawsze potrzebowali Jezusa. I to też mi bardzo ułatwiło. Później przyszły takie pragnienia, wiecie, ja długo byłem sam. Sam jako mężczyzna. Nie jest dobrze mężczyźnie być samemu. Nie jest dobrze. Natomiast modliłem się o żonę. Chciałem mieć żonę. 8 lat byłem sam, modliłem się. I powiem, że w zborze tam, gdzie jestem w Filadelfii, tam jest 500 osób. Różne kobiety tam były. Mówię, a może by tak ta by chciała mnie, albo tamta. Ale zawsze jakoś tak serce moje mi podpowiadało, żeby nie rzucać się w ramiona pierwszej lepszej kobiety, tylko czekać na tą swoją. I tak było 8 lat. Modliłem się, w końcu poznałem Betty, moją żonę. Dziś stanowimy dom razem. Powiem wam, że nasz dom jest zupełnie inny, to znaczy pewnie taki sam jak wasz, bo w naszym domu nie ma popielniczek, w naszym domu nie ma kieliszków na alkoholu, nie pije się alkoholu. W naszym domu nie ma przekleństw, nie ma.
Ja w ogóle moje podejście jako mężczyzny totalnie się zmieniło. A to właśnie nie tyle moje, co Bóg zmienił moje podejście. Ponieważ ja nigdy tak, ja będąc narkomanem, nie miałem takiego pojęcia, żeby się opiekować żoną na przykład. Nie miałem, żeby być uczciwy wobec niej, żeby się troszczyć o żonę. Nigdy czegoś takiego w moim życiu nie było. Natomiast jak już żeśmy zawiązali dom, rodzinę, to co chciałem, to już w moim sercu było i nie tylko w moim, i w mojej żony tak samo. Już zaczęliśmy stosować jakąś taką jedność. Ja już zauważyłem, że moje życie nie jest takie górka, 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 fajnie, a nagle na dół znowu tego i później znowu góra, góra, góra i znowu na dół. Raczej moje życie, nasze życie jest po prostu ustabilizowane. Ona ma jakąś taką, jest ustabilizowane. Nie ma awantur. Nie ma awantur. Czasem się tam zetrzemy z sobą, ale to jest wzajemna miłość. To jest po prostu taka miłość, której ja nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Ja nie miałem w sercu czegoś takiego jak miłość. Wie? Bóg to zmienił na tyle, że po prostu... Ja patrzę na swoją kobietę, troszczę się o nią, opiekuję się nią. Ona jest dla mnie jakimś wzorcem. Sprawy obgadujemy razem. Bo powiem wam, że naprawdę to jest łaska. Bo ja skończyłem 70. Ja brałem 15 lat narkotyki i heroinę i brałem normalnie 5 lat, byłem uzależniony od alkoholu. 20 lat, to mamy 20 lat. Wyobraźcie sobie, że ja mam dzisiaj, ja już mam teraz 71 lat, ale nic mnie nie boli, nic mnie nie szczyka. Nigdy tam nic po prostu. Nie boli mnie, nie szczyka mnie. Wiecie, nie ma tak, żebym ja był już taki starzec, taki zramolały. Ja mam energię, Bóg daje energię, zapał do działania, do przodu. I to, kochani, tak jest, że ja mam takie poczucie, że Bóg mi zwrócił ten czas, który po prostu szarańcza ogryzła o tego. I to jest łaska, po prostu łaska. No i później przyszło taki czas, ja tak troszkę długo, ale później przyszedł taki czas, że jak już tak okrzepłem w zborze, bo było tak, że do Filadelfii, do Bielska-Białej przyszedłem 27 lat na nabożeństwo i jestem do dzisiaj w tym zborze. Ponieważ ten człowiek z tej misji Nowa Nadzieja, pamiętam, że jak tego, to on mi wytłumaczył na takim prostym przykładzie bardzo, bardzo ważną rzecz dla mojego życia. Mówi tak, ty potrzebujesz ludzi wierzących, ponieważ jak jest ognisko, żarzy się od siebie, a jeden węgielek weźmiesz, odstawisz, to on będąc sam szybko zgaśnie. Natomiast te węgielki w tym ognisku będą się żarzyć. One od siebie się żarzą. I on mi tak wyoślił, tak bardzo prosto, ale tak obrazowo, że ja poczułem, że ja potrzebuję Kościoła po prostu. Potrzebuję Kościoła. I jest tak, że dzisiaj przyszedł taki czas, że motocykle zawsze gdzieś mi tam w duszy grały, o tak. Pamiętam, w 1962 roku mieszkałem wtedy u dziadka, jeździłem tam na Pomorze do mojego dziadka. Bardzo duży szacunek mam do niego, nauczył mnie dużo dobrych rzeczy. I on mnie kiedyś przewiózł na motocyklu i muszę wam powiedzieć, gdzieś mi tam to w duszy zostało. Ale później, kiedy się zagubiłem, już ten czas był poświęcony na zupełnie inne rzeczy, narkotyki, alkohol. Ja musiałem wpierw wyprostować swoje życie. Ale kiedy już stanąłem na nogi tak, dobrze stanąłem, tymi dwoma nogami tak mocno, osadzony w zborze, przyszedł czas, żeby coś robić. No i tak, telefon z Irlandii przyszedł, słuchaj stary, przyjeżdżaj, jest praca, przyjeżdżaj. No to dobra, pojechałem, zarobiłem. Powiem wam, że naprawdę tam w tej Irlandii zasuwałem mocno, bo ja pracowałem na rusztowaniach. Stawiałem rusztowania, rozbierałem rusztowania. Codziennie przez moje plecy tutaj barki przechodziły tony żelastwa. Ale wiedziałem, że mam cel, że czegoś chcę, że idę do przodu, że to jest moimi własnymi rękami, że nie dostałem od mamy, od cioci, z banku, tylko to jest wypracowane moją własną krwawicą. Tak zresztą chciałem, bo to mnie budowało, bo to podnosiło moją wartość.
że coś umie, że czegoś chce, że mam jakiś cel. Przyjechałem, kupiłem motocykl. No, na początku to było tak, że jeździliśmy sami gdzieś tam, ale później poznałem innych ludzi, widzicie, siedzą tu. Później przyszedł taki moment, że stworzyła się grupa. I dzisiaj jest tak, że jeździmy do więzienia, jeździmy po więzieniach, więzienia się zaczęły otwierać, jeździmy, mamy to jako misję. I mówimy to samo, co mówił ten pastor Tomczyński, że Jezus Chrystus może zmienić twoje życie, mówimy to osadzonym. I wiecie normalnie, jaka jest radość z tego? Pamiętam, był taki moment, kiedy byliśmy w Uchercach Mineralnych. I tam taka pani oficer udostępniła nam jeden pokój. Bo wiecie, to jest tak, że ci ludzie, oni razem, oni tak chojracy są wtedy, ale jeżeli się rozmawia z każdym z osobna, to oni są zupełnie inni. I tam był taki moment, że ona, kiedy nam udostępniła pokój, w takim pokoju byliśmy, oni wszyscy wyszli na papierosa, został jeden człowiek i mówi, ale wam zazdroszczę, też bym tak chciał. I ja mówię, ale przecież jak to, przecież tak samo to jest dla ciebie. A on mówi, ale się nie umie modlić. Poprowadziliśmy go w tej modlitwie i wyobraźcie sobie, oddał życie Jezusowi. I myśmy wtedy z tych uchwerców grupą wracali. Pod Krakowem, jak nas burza złapała, jak normalnie deszcz tak walił, a myśmy jechali. I później jak się konsultowałem z kolegami, oni wszyscy czuli to samo, bo tak se mówi, skoro z jednego grzesznika normalnie całe niebo się raduje, to co tam jakiś tam deszcz? Myśmy wracali z tak zwaną duszą na ramieniu, dusza tak, zadowoleni, że jazda na motocyklu sprawia nam przyjemność, lubimy to, ale też robimy rzeczy pożyteczne po prostu. Jeśli się człowiek z takiej usługi nawrócił, to chwała Bogu. No i tak to jest do dzisiaj, moi drodzy. I powiem to samo, co powiedział mi pastor Tomczyński. Jezus Chrystus może zmienić wasze życie.